zaproszę nowego człowieka, żeby mógł panu zadać pytanie. Jeśli się okaże, że będzie niekulturalnie i ten, to będę wyrzucał, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No, jest tutaj taki mój towarzysz z byłego frontu antykapitalistycznego. Zobaczymy, jakie on ma pytanie. Anarch, czy nas słyszysz? Słyszę was, siemajelo, wy mnie słyszycie? Tak, tak. O, super, no to witam pana Korwina. Kłaniam się, cześć, bo witam. Że kiedyś się spotkałem, ja prowadzę taki podcast Radio Anarchia. Proszę, przejdę do rzeczy. Mógłbym pan trochę wolniej mówić, bo ja ledwo słyszę, coś słabo słyszę. A, no dobra, właśnie. dobra. Już mówię, także pytanie teraz, słyszycie mnie? Tak. Teraz słyszycie. Dobra, ja mam tylko takie jedno pytanie, bo ono mnie nurtuje właściwie już od paru lat, także przejdę szybko do rzeczy. Była taka demonstracja robotników zaraz po pandemii. Po zniesieniu pandemii doszło do takiej przepychanki między panem a demonstrującymi. Powiedział pan wtedy, że przyjaźnie pomachał do anarchistów, natomiast anarchosyndykaliści oraz anarchokomuniści to już coś zupełnie innego. No i co pan sądzi o tych dwóch doktrynach? Jaka jest różnica między anarchistami a anarchokomunistami, anarchosyndykalistami? Właśnie, chciałem się spytać, jakim cudem anarchista może być, który jest zwolennikiem wolności, może być zwolennikiem ustroju, w którym związki zawodowe rządzą człowiekiem, prawda, i pomiatają człowiekiem. Także, czy anarchosocjalizmu, prawda, gdzie się pod przymusem zabiera jednym i daje drugim. Jest to absolutnie sprzeczne z doktryną anarchistyczną. No, tego nie jest w stanie zrozumieć, ale może pan powiedzieć, że to jest wszędzie. Zamiast liberałów mamy socjaliberałów, zamiast chadeków mamy zwolenników katolickiej nauki społecznej, zamiast tam wszystko się socjalizowało strasznie w wyniku demokracji. Widocznie anarchistów też to dotknęło. Dotknęło, bo dla mnie to jest zdumiewające. No, anarchiści to są tacy posunięci do absurdu z naszego punktu widzenia libertarianie. Natomiast co anarchista miałby robić z syndykalistami czy z kimś takim, socjalistami, nie rozumiem, jak to jest możliwe logicznie. Znaczy, no ja akurat znałem odpowiedź na to pytanie, także po prostu chciałem tylko, żeby ono wybrzmiało tutaj. A teraz jakoś tak jeszcze mi przyszło, że libertarianie doprowadzeni do absurdu, tak? Mógłby pan to jeszcze wyjaśnić? Tak, bo widzi pan, my uważamy, że jednak jakieś minimalne państwo jest potrzebne. Minimalne, ale państwo jest potrzebne. Tylko z tego powodu zresztą, że jeżeli nie będzie minimalnego państwa, to wkroczy inne państwo i zaprowadzi tutaj porządek, prawda, bez najmniejszych trudności. Zamiast Polski będziemy mieli Ukrainę albo Niemcy, albo Czechy nawet, prawda? Czescy królowie panowali nawet nad Płockiem w swoim czasie, zwracam uwagę. Także, o czym mało kto wie. Także, jeżeli tylko w państwie nie ma silnej władzy, no to sąsiednie państwa, w których jest silna władza, no zajmują terytorium. Dlatego też, czy chcemy, czy nie chcemy, musi być tam to państwo minimalne. Ale minimalne, no. Czyli jesteśmy bardzo blisko anarchistów. Natomiast się nie zgadzamy z tym absolutyzmem, prawda, żeby całkowicie państwo zlikwidować. Z tym, że anarchosyndykaliści oczywiście nie chcą niczego zlikwidować, no bo istnieje przecież te związki zawodowe, które mają władzę nad człowiekiem, więc to jest absolutnie sprzeczne z ideą anarchizmu. Anarch, to słuchaj, bo jakby w sprawach walki z biurokracją i walki z podatkami, no to z panem Januszem byś się dogadał i ponieważ wasz ruch jest dość słabo zorganizowany, to może wstąpić do Nowej Nadziei, tam chyba zawsze będzie miejsce dla anarchistów. No, oczywiście. Żartując sobie podle, no akurat my z partiami nie mamy wiele wspólnego, ponieważ partia to tak jak pan Korwin zresztą tutaj też państwo określił, że po prostu to jest jednak zawsze jakaś forma władzy, z której ja nie za bardzo jako anarchista trawię, także tutaj bardziej jednak prezentujemy tą totalną wolność i jeżeli ktoś miałby w partii nade mną być, to już pan Dziambor, to już nie za bardzo by mi się to podobało, także jednak wolę być jednak takim sobie sterem, żeglarzem, okrętem indywidualistów. Ale dziękuję super za odpowiedź i pozdrawiam. Z szacunkiem to...